Szczęść Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Z jednodniowym opóźnieniem Sejm zajmie się nowymi przepisami, które mają ułatwić walkę z koronawirusem. Przez nieobecność posłów Zjednoczonej Prawicy opozycji udało się wczoraj przegłosować wniosek o przerwę w obradach. Sejm miał wysłuchać informacji premiera o aktualnej sytuacji związanej z pandemią. Posłowie mieli też rozpocząć pracę nad nowymi przepisami ułatwiającymi walkę z koronawirusem. Koalicja Obywatelska złożyła jednak wniosek o odroczenie obrad. Wczoraj o godzinie 18 wpłynął projekt ustawy, który liczy 45 stron. Rozmawiamy o jednej z najpoważniejszych spraw teraz, właściwie chyba najpoważniejszej, czyli o kwestii COVID-u. I w tej ustawie są oczywiste buble. Wniosek opozycji o przerwę został przyjęty, ponieważ w głosowaniu nie wzięło udziału 28 posłów Zjednoczonej Prawicy. Nie głosowali m.in. premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński. Rozumiem, że zwolennicy obstrukcji sejmowej i odwlekania ustawy, na którą czekają Polacy, zwyciężyli. Mówił po głosowaniu wicemarszałek Ryszard Terlecki. Obrady przeniesiono na dzisiaj. Politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiadają szereg poprawek. Chcemy ustawy, która będzie skonsultowana, w której nie będzie błędów. Musimy tę sprawę potraktować naprawdę poważnie, bo Polacy oczekują od nas po prostu mądrego, dobrego prawa. Zmian w ustawie chce też Lewica i PSL. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, mimo że poparł wniosek o przerwę, domagał się informacji premiera. Nie marnujmy tego czasu dziś na Komisji Zdrowia. Niech premier przyjdzie, niech przedstawi informację. W walce z pandemią liczy się czas. Nie powinniśmy go marnować, przekonują politycy Zjednoczonej Prawicy. Nowe przepisy mają m.in. ułatwić pracę medykom, zwalniając ich z odpowiedzialności prawnej za nieumyślne błędy. Osoby skierowane do walki z pandemią otrzymają też wyższe wynagrodzenie. Szybkie zmiany są potrzebne, mówi dr Andrzej Zapaśnik. Przez okres wakacyjny jakoś została uśpiona czujność decydentów i brak przewidywalności. Dlatego to nie jest czas na polityczne przepychanki, zauważa dr Lucyna Kulińska. Teraz może nie jest to najlepszy moment do tego, żeby zacząć rozliczać, ponieważ dopiero wtedy, kiedy to wszystko ustanie, wtedy będziemy mogli ocenić. Kluczowe dziś jest zachowanie dystansu, częste mycie rąk i dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczek. Dodatkowe łóżka w szpitalach dla osób chorych na koronawirusa, budowa szpitali tymczasowych, jeszcze większa pomoc przy walce z pandemią żołnierzy. Te decyzje i działania mają pomóc w walce z epidemią. O szczegółach mówił w Polskim Punkcie Widzenia w telewizji Trwam wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzienny przyrost zakażeń na koronawirusa w Polsce to już blisko 10 tysięcy osób. Coraz więcej ludzi trafia do szpitala i wymaga terapii, którą wspomaga respirator. Dlatego wszystkie siły koncentrujemy teraz, aby jak najwięcej łóżek pozyskać w szpitalach, aby te oddziały, które są niewykorzystane, były przekształcone w oddziały covidowe. Także poszczególne szpitale też są w tej chwili przekształcane tylko i wyłącznie dla pacjentów z koronawirusem. Tych dodatkowych miejsc myślę, że w ciągu najbliższych dni będziemy mieli ponad 13 tysięcy. W każdym mieście wojewódzkim mają także powstać szpitale tymczasowe. W Warszawie takie placówki będą dwie. Jedna z nich na Stadionie Narodowym. Jeżeli powstaje szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym, wiem, że już się zgłosiło ponad 100 osób, którzy będą chcieli pracować w tym szpitalu. To są ratownicy, lekarze, pielęgniarki. Aczkolwiek wiemy, że w tym czasie pandemii na pewno w całej służbie zdrowia jest bardzo ciężko. Tu z pomocą mają przyjść m.in. żołnierze, którzy będą służyli w mobilnych punktach pobrań wymazów. Zdecydowanie to odciąży polską służbę zdrowia. Wtedy personel medyczny będzie mógł z tego punktu przejść do leczenia w szpitalach czy w poradniach. Wiem, że żołnierze doskonale sobie z tym radzą, ale także Państwowa Straż Pożarna w swoich szeregach ma wielu ratowników, którzy także będą mogli być wykorzystani do walki z tą pandemią. Tu także wiceminister zachęcił, by do pomocy przy pandemii zgłaszali się wolontariusze. Także potrzebni są ludzie, którzy nie posiadają tej wiedzy medycznej, ale pewne czynności pielęgnacyjne przy tych pacjentach także trzeba wykonywać, więc myślę, że tu każda para rąk się przyda. A wiem, że w tych trudnych czasach Polacy zawsze na ten nasz apel odpowiadają z wielkim odzewem, więc myślę, że tych rąk do pracy w tych trudnych czasach nie zabraknie.
Wiceminister zaapelował równocześnie, aby nie lekceważyć jakichkolwiek objawów złego samopoczucia i w takiej sytuacji zgłaszać się do lekarza. Nie milkną echa tragedii, jaka rozegrała się kilka dni temu we Francji w związku z zabójstwem tamtejszego nauczyciela na tle religijnym. Przed sądem staną dziś kolejne osoby. Ta informacja wstrząsnęła nie tylko Francją, ale i całym światem. W miniony piątek nauczyciel historii Samuel Paty został brutalnie zamordowany przed gimnazjum na przedmieściach Paryża przez 18-letniego Czeczena Abdullaha Azanowa. Chłopak chciał ukarać nauczyciela za pokazywanie swoim uczniom karykatur proroka Mahometa na lekcji obywatelskiej poświęconej wolności słowa. Wkrótce po zamachu napastnik został zastrzelony przez policję, co przyczyniło się do gróźb pod adresem funkcjonariuszy. To fragment anonimowej wypowiedzi, jaka trafiła do służb. Zabiłeś mojego czeczeńskiego brata. Wszyscy będziecie skakać. To dopiero początek. Wczoraj tysiące Francuzów wyszło na ulicę, by w ciszy oddać hołd zmarłemu nauczycielowi. To było poruszające, to bycie razem. Ważne było, aby być tego częścią. Z miejsca, w którym stoimy, było to przesłanie wyrażające solidarność z nauczycielami, hołd dla Samuela, a także sposób na powiedzenie nigdy więcej. Myśleliśmy, że żyjemy w wolnym kraju, w wolnym społeczeństwie, ale niestety nie. Nie ma słów, żeby opisać to, co się stało. To jest obrzydliwe, naprawdę obrzydliwe. Ludzie, jesteśmy naprawdę dziwną rasą. W ostatnich dniach francuski rząd zintensyfikował działania przeciwko islamistycznemu ekstremizmowi. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że lokalna grupa zaangażowana w ścięcie nauczyciela zostanie rozwiązana. Nasi obywatele muszą być chronieni. Nasi obywatele, których religią jest islam, muszą być chronieni w naszym kraju przed tym złem, jakim jest radykalny islam. Wolą jego islamistów, wolą jego ideologów jest właśnie obrócić część naszych obywateli z powodu ich religii przeciwko republice. Nie możemy do tego dopuścić. Zamordowany nauczyciel otrzyma dziś na Sorbonie hołd narodowy. Z kolei przed francuskim sądem stanie dziś 7 osób, w tym Brahim C., ojciec uczennicy, który prawdopodobnie wydał na nauczyciela fatwę. Edykt religijny obowiązujący muzułmanów, co mogło skłonić Azanowa do zabójstwa. 9 osób zostało wypuszczonych z aresztu bez postawienia im zarzutów. Arcybiskup Santiago de Chile potępił podpalenia przez lewackie bojówki dwóch katolickich kościołów w stolicy kraju. Ksiądz arcybiskup wezwał katolików do modlitwy ekspiacyjnej. Za zniszczeniami świątyń stała skrajnie lewicowa Antifa, która w wielu krajach prowadzi brutalną walkę z wiarą katolicką. W minioną niedzielę bojówkarze z Antify podpalili dwie najstarsze katolickie świątynie w Santiago de Chile, kościół świętego Franciszka Borgi i kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Do podpalenia świątyń doszło w pierwszą rocznicę rewolty społecznej, jaka dokonała się w tym kraju. Od tego czasu prześladuje się otwarcie wszystko, co związane z kościołem, alarmuje Sebastian Banasiewicz z papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Tylko w ciągu ostatniego roku, od przewrotu, który dokonał się 18 października 2019 roku, w Chile spłonęło lub zostało zdewastowane 57 kościołów i budynków sakralnych. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkiej dyskryminacji oraz walki z kościołem. Wśród protestujących znaleźli się zwolennicy komunistycznej partii Chile. Ludzie ci okazali się bezwzględnymi wandalami, wykorzystującymi niezadowolenie społeczne do fizycznych ataków na kościół. Te działania idą w parze z drugim nurtem walki z katolikami, wyjaśnia redaktor naszego dziennika Sławomir Jagodziński. Drugi to jest rewolucja, która idzie, maszeruje poprzez instytucje międzynarodowe, poprzez świat kultury, świat filmografii, ale też
też poprzez prawo, które jest stanowione w poszczególnych krajach. O wielkim bólu, jaki wyrządziło spalenie dwóch kościołów, mówi ksiądz arcybiskup Santiago de Chile, Celestino Aos. Jesteśmy zaskoczeni tymi atakami, które dotykają nie tylko świątyń i rzeczy materialnych, ale przede wszystkim dotykają naszej duszy. Te akty wandalizmu oburzają wielu Chilijczyków. Myślę, że to okrucieństwo, to już za dużo. Przychodzą, aby podpalić kościół. Co kościół ma wspólnego z tym, co oni mówią? Mówią, że wspierają ludzi, ale wszystko, co robią, jest przeciwko ludziom. Podpalenie świątyń potępiły władze chilijskie. Ostre słowa padły z ust ministra spraw wewnętrznych Chile. Doświadczyliśmy absolutnie niedopuszczalnych aktów przemocy. Niektóre były brutalne. Należy to potępić. Za dewastacjami świątyń stoją środowiska masońskie i satanistyczne. To nie tylko walka polityczna, ale i duchowa, zaznacza filozof Krzysztof Szokalski. Wszelkie zło, jakie pojawia się na tej ziemi, ma jedno źródło. Jest nim szatan. Dlatego wszelkie zło... Także w postaci wszelkich złych systemów politycznych, także ma swoje źródło w tym złym osobowym bycie. Kościół to środowisko najbardziej wyraziste, mówiące o wartościach. To drażni wyznawców relatywizmu moralnego. Dla nich wartości są niewygodne, przypomina Waldemar Jaroszewicz ze stowarzyszenia Civitas Christiana. Mamy i teraz przykład Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej. Była Francja przecież. W Polsce mamy do czynienia również z sytuacją, kiedy ten klimat agresji w stosunku do kościoła, do księży narasta. W Polsce wielokrotnie dochodziło do profanacji Najświętszego Sakramentu, domalowywania tęczowych aureol Matce Bożej, owijania pomników Chrystusa w tęczowe flagi. Dochodziło do parodiowania mszy świętej i procesji Bożego Ciała. Pojawiały się obsceniczne instalacje w muzeach, spektakle poniżające świętego Jana Pawła II. Trwa zdejmowanie krzyży ze ścian w szkołach. Przykłady można mnożyć. I to już wszystkie informacje. Więcej w południe po modlitwie Anioł Pański. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.